Taki temat będzie na ten tydzień po prostu, to słownictwo, które było do tej pory. Przypomnę Wam na początek, jak zbudowane jest zdanie twierdzące, czyli zdanie twierdzące, czyli to podstawowe, tak, oznajmujące. Najpierw jest podmiot, czyli kto lub co, później jest czasownik, który jest odmieniony przez osoby, no i reszta zdania. I czasem są zdania, w których tej reszty zdania nie ma, i to jest też okej. Okay. To są zdania w stylu: Ja śpiewam, ty tańczysz, my śpimy, I, yy, albo na przykład kot bawi się. I to są okej okay zdania, oczywiście, takie zdania też istnieją, natomiast my na niemieckim praktycznie w większości skupiamy się na zdaniach, które mają taki schemat czyli jest jakiś podmiot, jest odmieniony czasownik i jest też jakaś reszta zdania. Skupmy się teraz na tym, jakie mogą być podmioty. I co jest, słuchajcie, tutaj ważne. Ważne jest, czy podmiot jest jednowyrazowy, czy kilkuwyrazowy. Bo zobaczcie, jakie mogą być podmioty. Może być Monika, czyli każde inne imię, tak? Monika, Marta, Anna, Sofia, Andreas. Ym... Alfred i tak dalej, może być wzajemek osobowy, czyli ja, ty, on, ona, czyli iś, du, via, zi, es. Może być jakiś zwierzak i zobaczcie, że tu już wchodzimy w dwa wyrazy, bo jest i rodzajnik, i rzeczownik, czyli na przykład dikace, Katze, da hamster, das kaninchen, das märchenfeinchen, czyli może być kot właśnie dikace, der hund pies i zauważcie, że tu są już dwa wyrazy. Dwa wyrazy jako jeden podmiot. Może też być, mogą to też być członkowie naszej rodziny, czyli meine Oma, moja babcia, ale może też być Dein Opa, twój dziadek, może być Unze Onkel, nasz wujek, a może być samo określenie tylko członków rodziny, czyli das Kind, dziecko, die Kinder, dzieci, die Schwester, siostra. I już tutaj widzicie, że też jest więcej niż jedno słowo. Może to też być coś, czyli jakiś przedmiot, na przykład der Stuhl, to jest krzesło, ale może też być jakiś przedmiot szkolny, na przykład Das Buch, książka, albo może być ym, Das Mepsien, czyli piórnik, albo może być Da kuli, czyli yy, długopis. To wszystko też są podmioty yy, i też składają się, zobaczcie, z dwóch słów, czyli z rodzajnika i z podstawowego rzeczownika. Ale podmiot może też składać się z większej ilości wyrazów, nie tylko z dwóch. Tutaj ostatnie mamy trzy, zobaczcie, iś, und du, czyli ja i ty. Ale możemy też mieć na przykład meine Oma und mein Opa. Zobaczcie, meine Oma und mein Opa. Pięć słów i to wszystko jest jeden podmiot. Tylko on się po prostu składa z pięciu słów. To tak jak też w języku polskim. Mój dziadek i moja babcia idą do kina. Tak? To mój dziadek i moja babcia są cały czas tym podmiotem. I tak należy na to patrzeć. Dlatego postanowiłam jeszcze Wam o tym podmiocie osobno powiedzieć. Teraz, jakie możemy mieć czasowniki? Czasowniki oczywiście są odmienione, słuchajcie, przez osoby. Ja tutaj podałam różne, różne odmienione czasowniki, na przykład ist, czyli może być er ist, on jest, ale może być też die Oma ist, babcia jest, ale może być też die Katze ist, kot jest, a może też być die Schere ist, nożyczki są, zingen, śpiewać, i tu może być końcówka en, czyli będzie wir singen, my śpiewamy. Albo Ziesingen. Oni śpiewają. To samo z gehen. Iść, chodzić. Też końcówka en. I faren. Jechać. Też ma końcówkę en. Czyli możemy zrobić gien, Oni idą. Albo Wir gehen. My idziemy. I to samo z faren. Wir fahren. My jedziemy. Sie gehen, Zi fahren, Przepraszam. Oni jadą. Teraz mamy Schlaft. Zobaczcie, to jest od czasownika Schlafen, czyli spać. I nie mamy umlautu nad a. To jest czasownik nieregularny. W związku z tym to będzie tylko i wyłącznie druga osoba liczby mnogiej, czyli ir, wy. Ir, szlaft, wy śpicie. Lerne, to jest od czasownika lernen i końcówka e pokazuje nam, że jest iś. Iś, lerne, ja uczę się. Zingst, końcówka sy, ty. Czyli śpiewasz. Du, zingst, ty śpiewasz. List, to jest od czasownika lejzen czytać, to jest czasownik nieregularny, widzicie, że e się zmieniło na ie i tylko w drugiej i trzeciej osobie liczby pojedynczej, czyli tu może być du list, ty czytasz oraz rzs list, on, ona, ono czyta, ponieważ akurat te dwie osoby w przypadku tego czasownika mają taką samą końcówkę. Oczywiście tych, czasów, tych czasowników jest mnóstwo i może być ich jeszcze dużo, dużo więcej. Ja tutaj podałam, E, takie po prostu przykłady, żeby, żebyście mieli to zobrazowane, jakie to mogą być czasowniki. No i została nam, słuchajcie, reszta zdania, e, i tak naprawdę resztą zdania może być przysłówek, może być przymiotnik, albo może być grupa wyrazów, tak? Gramatycznie zwana wyrażeniem przyimkowym, czyli że występuje przyimek i jeszcze jakiś rzeczownik. Ja podałam tutaj, słuchajcie, parę przykładów, czyli gern, chętnie, przysłówek. Rot, czerwony, równie dobrze być, może być inny kolor, blau, szwarc, braun i tak dalej, czyli jaki. szyn, piękny, inteligent, inteligentny i wszelkie inne cechy to są też przymiotniki. Mogą to być grupy wyrazów, jak powiedziałam, czyli na przykład in szule do szkoły, in kino, do kina, ale również na przykład in the In der szule, czyli w szkole. Może to też być mitminem facza, z moim tatą. Mitmeina freundin, z moją przyjaciółką. Czyli znowu zobaczcie, reszta zdania jest duża i jest to przyimek później z też rzeczownikiem. Czasem pojawia się też rodzajnik oraz przymiotnik, ale ważne jest, że właśnie jest to grupa wyrazów. I ma zawsze, może też być oft, często am montag, w poniedziałek, może to też być am dienstag, we wtorek, albo am zontak w niedzielę, ale możemy też mieć pory dnia, am nachmittag, po południu, in der nacht, w nocy, albo am abend, wieczorem. Oraz słówka y, określające również kiedy, czyli na przykład hojcze, dzisiaj, jeden tak każdego dnia, albo o którejś godzinie, um acht ua, to wszystko, słuchajcie, są reszty zdania, e, i e, mogą występować również w różnej formie, właśnie jako przysłówek, przymiotnik, lub też grupa wyrazów. No to spróbujmy przyjrzeć się jakiemuś przykładowi, e, jakiegoś zdania, e, i zbudujmy do niego najpierw pytanie ogólne. I teraz krótko zestawiłam Wam, jak się do zdania, w takim razie tworzy pytanie ogólne. Takie cztery podstawowe kroki. Słuchajcie, najpierw zlokalizujcie czasownik, czyli znajdźcie ten czasownik i sobie przetłumaczcie. Później zastanówcie się, jaki mamy podmiot. Czyli znowu to, co Wam mówiłam, czy podmiot jest jednowyrazowy, czyli czy to jest imię albo zaimek osobowy, czy może to są dwa słowa, czyli rodzajnik i rzeczownik, albo więcej nawet słów. To wszystko jest ważne, bo musimy wiedzieć, jaki ten podmiot jest. Później już zacznijmy tworzyć to pytanie ogólne, czyli to, co też wiecie z naszych tutoriali, tych, co są na blogu, stosujemy inwersję. Co to znaczy to trudne słowo? To znaczy, że czasownik, czyli orzeczenie, zmienia się z podmiotem. Czyli czasownik wskazuje, na, wskakuje, przepraszam, na pierwsze miejsce. Natomiast reszta zdania zostaje bez zmian. Nic z nią nie robimy. Zobaczcie, na żółto jest właśnie napisany schemat, czyli czasownik. Później jest podmiot, a później jest reszta zdania. I to jest bardzo ważne, żebyście wiedzieli, yy, który to jest czasownik w tym zdaniu, i sobie go zawsze podkreślili, a potem określili, jaki jest podmiot. Czy to jest tylko jednowyrazowy, czy dwóch, czy trzy, ponieważ cały ten podmiot zamieniamy z czasownikiem. Nie tylko jego jeden element albo jedną część. Cały ten podmiot. Czyli, czy on się składa z jednego wyrazu, czy z dwóch, czy z pięciu, on jest podmiotem i on się zamieni miejscem z czasownikiem. Czyli czasownik musi przeskoczyć przed, przed te wszystkie wyrazy, które tworzą ten podmiot. No to zobaczmy na przykładzie. Słuchajcie, mamy takie zdanie. Er geht in die Schule. On idzie do szkoły. No to czyli patrzymy. Gate to jest czasownik. Idzie. Gate. No i podmiot mamy jednowyrazowy, er, on. No i mamy, zobaczcie, grupę wyrazów jako resztę zdania, to jest in szule do szkoły. Czyli według trzeciego kroku musimy teraz zrobić inwersję, czyli czasownik ten git wyląduje na pierwszym miejscu. To zobaczcie, co powstaje. Git er in die Schule, czyli idzie on do szkoły. Mhm. Mam nadzieję, że to gdzieś tam w Waszej głowie... Teraz gdzieś tam pulsuje i wiecie o co chodzi. Czyli wybieramy, patrzymy, szukamy czasownika. No, musimy sobie to zdanie, słuchajcie, przetłumaczyć. Git idzie. Patrzymy, jaki jest podmiot. R. Er. No dobra, ma jeden wyraz. No i stosujemy inwersję. Gate a in die Schule. Czy on idzie do szkoły? Teraz mamy zdanie. Die Katze klein. I znowu zobaczcie, sobie tłumaczymy. No dobra, die Kasse to jest kod. Teraz mamy ist, to jest jest, i klein mały aha, dobra czasownik to jest ist jest no ale mój podmiot jest dwuwyrazowy czyli cały podmiot to jest die czyli teraz wiem że ten czasownik ist musi przeskoczyć przed cały ten podmiot nie że on wskoczy wiecie tu pomiędzy rodzajnik a kot nie 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 czasownik idzie na sam początek czyli zobaczcie co się wydarzy ist die klein czy kot jest mały, po polsku tłumacząc, tak? Czyli mamy czasownik na początku, potem jest ten podmiot, i potem nieruszona reszta zdania. Mam nadzieję, że to jest dla Was jasne. Jakby był tu podmiot moja mama i mój dziadek, czyli mein oma und mein opa, to byśmy musieli to całe potraktować jako podmiot i czasownik dać przed ten cały podmiot. To jeszcze będziemy ćwiczyć na samym końcu, jak podsumujemy wszystko. A teraz słuchajcie, przechodzimy do pytań szczegółowych. I tutaj, słuchajcie, znowu przygotowałam wam taki plakat, cztery kroki. Znowu, słuchajcie, w pytaniu szczegółowym lokalizujemy czasownik. Czyli tłumaczymy sobie to zdanie i już sobie podkreślamy, a dobra, to jest czasownik. Później znowu zastanawiacie się, jakim jest podmiot. Czy jest, co znaczy na Polski, i czy jest jednowyrazowy, czy dwuwyrazowy, czy trzywyrazowy, czy pięciowyrazowy, tak? Żeby też wiedzieć. Co potem mamy przemieścić, przestawić i żeby też się w tym nie pogubić, bo podmiotu nie rozdzielamy. No i trzecie, to jest, słuchajcie, zanim zaczniemy w ogóle budować schemat tego zdania, to musimy dobrać słówko pytające do naszej reszty zdania. Czyli, słuchajcie, musicie przyjrzeć się, jaka jest reszta zdania. Czy reszta zdania to jest przymiotnik, na przykład, nie wiem, sznel, szybki, albo rot, czerwony, czy reszta zdania to jest może grupa wyrazów, czyli ammontak w poniedziałek, albo inskino do kina, bo od tego będzie zależało, jakiego słówka pytającego chcecie. Cię użyć. W tych tutorialach na blogu macie plansze, gdzie są wypisane te wszystkie słówka, i też je wypisywaliśmy w szkole. To może być słówko wie, czyli jak, albo jaki. Jeśli mamy Indie in szulę, na przykład do szkoły, no to musimy spytać dokąd, tak? czyli wohin. Jeżeli mamy na przykład um acht ua o ósmej godzinie, to musimy zadać pytanie o której godzinie, czyli um fil ua. Jeżeli mamy pytanie na przykład, nie wiem, am abend, czyli wieczorem, to tutaj no, nasuwa się pytanie kiedy, czyli wan. I to jest, słuchajcie, bardzo ważne, żebyście nie pomylili słówek pytających, bo jak dobierzecie złe słówko pytające, no to to pytanie teraz traci w ogóle sens i będzie po prostu źle zrobione. Jeżeli chcemy spytać o osobę, o podmiot, czyli na przykład mamy podmiot, jest Das Buch, książka, no to spytamy co, czyli was. A jeżeli chcemy spytać o osobę, tak, bo podmiotem jest na przykład Helga, no to spytamy wer, czyli kto. I pamiętajcie, że jeśli pytamy o coś, to usuwamy tą resztę zdania, a jeśli mamy jeszcze inną resztę zdania, to ona zostaje bez zmian, tak? Czyli jeżeli jest jedna reszta zdania, to ona musi zniknąć, bo o nią pytamy. Ale jeśli na przykład mamy więcej reszt zdania, i przede wszystkim na przykład pytamy o podmiot, to ta reszta zdania zostaje po prostu bez zmian na tym miejscu, na którym była. I teraz nasze słów, nasz schemat zdania jest taki: słówko pytające, potem jest czasownik, potem jest podmiot, i potem jest ta reszta zdania, o którą nie pytamy. Bo słuchajcie, żeby było jasne, jeśli jest reszta zdania, o którą pytamy, czyli na przykład mamy zdanie, że ja idę do kina, no to wiadomo, że to do kina musimy usunąć i będziemy mieć tylko pytanie, dokąd idę, dokąd idziesz. Nie? Czyli będzie tylko słówko pytające, czasownik i podmiot. I już wtedy reszty zdania nie będzie. Więc to też jest ważne, że to, o co pytamy, usuwamy. A ta reszta zdania, która jeszcze jest, no to ona po prostu zostaje. Dobra, idziemy dalej. Zróbmy przykład. Słuchajcie. Mamy znowu to zdanie er geht ins kino. On idzie do kina. Zobaczmy tutaj co mamy. Mamy resztę zdania in kino, czyli do kina i mamy r, er", czyli on. Czyli zobaczcie, możemy zadać pytanie o podmiot, o on, czyli kto. W sumie najprostsze pytanie szczegółowe jakie można stworzyć? Wer geht ins -kino". W miejsce podmiotu wstawiamy słówko pytające wer, kto, bo pytamy o osobę i za czasownik zostaje nam na drugim miejscu i reszta zdania bez zmian. Ale jeśli chcemy spytać o inskino, czyli dokąd, to dokąd nam ląduje na pierwsze miejsce, czyli wohin, później zgodnie ze schematem mamy czasownik odmieniony, czyli gate, no i nasz podmiot jest przytulony z drugiej strony, czyli rd. Jest w tym momencie na końcu, bo resztę zdania musieliśmy usunąć, czyli Wohin gate r, dokąd on idzie, dokąd idzie on w dosłownym tłumaczeniu. To przyjrzyjmy się kolejnemu zdaniu Katze ist klein, kot jest mały. I znowu zobaczcie, mamy ist, czasownik jest, i mamy nasze dw nasz dwuwyrazowy podmiot, czyli Katze. Możemy znowu zapytać się, kto jest mały. Czyli usuwamy całe dikację i wrzucamy ver. Tego tu nie ma, ale to wam powiem. Ver ist klein. Ale możemy też spytać o tą resztę zdania klein, czyli mały. Czyli myślimy w głowie, jakie słówko pytające będzie mi tu potrzebne. Czyli jaki mały, czyli wie. I znowu wrzucacie słówko pytające na początek, wie. Później dajcie czasownik, ist. I na koniec ten przytulony podmiot z drugiej strony, czyli wie ist kace, jaki jest kod. Mam nadzieję, że to się Wam rozjaśniło. Tu możecie sobie zawsze to jeszcze przewinąć, odsłuchać jeszcze raz, ewentualnie możecie sobie zapisać gdzieś na kartce pytania do mnie i najwyżej dopytać albo napisać mi te pytania, to postaram się na nie odpowiedzieć. A teraz przejdziemy dalej do przeczeń. Z przeczeniami, z tego co widzę, to, to najmniejszy jest problem, chociaż zdarzają się drobne wpadki, że ktoś napisze przez przypadek przeczenie przed czasownikiem, co słuchajcie, w języku niemieckim jest w ogóle niemożliwe. Nie dajemy przeczenia przed czasownik. Więc znowu przedstawię wam te cztery kroki. Zlokalizuj czasownik, czyli znowu zastanów się, przetłumacz, gdzie jest ten czasownik, co oznacza podkreśl go. Później określ, jaki mamy podmiot, no i to wiecie, że to też jest ważne, żeby czasem tego podmiotu nie rozrywać na jakiejś części, tak? czyli że jest jednowyrazowy, dwuwyrazowy albo więcej. Później znowu obczaj, jaką mamy resztę zdania. Czyli zastanów się, czy to jest grupa wyrazów, czy to jest sam przymiotnik, czy przysłówek. Zastanów się, bo reszta zdania też może być kilku wyrazowa i to też jest ważne. Ponieważ przeczenie stawiamy przed przymiotnikiem, przed przysłówkiem i przed całą grupą wyrazów. To jest najważniejsze, jeśli chodzi o to przeczenie NYŚT, a my na razie to przeczenie NYŚT najczęściej używamy. I co jest ważne, żeby pamiętać, że to przeczenie myść nie występuje przed czasownikiem w tym naszym przypadku. I jaka jest budowa? Podmiot plus czasownik i powinno tu być plus przeczenie. Słuchajcie tu jest byk, tu ma być plus przeczenie, już po prostu nie będę tego nagrywała chyba piąty raz. E, więc wybaczcie mi, tu ma być napisane plus przeczenie i potem reszta zdania. Na bloga wrzucę poprawiony ten plakat, ale teraz po prostu już jestem przy dziesiątym slajdzie, Matko Boska, i nie chcę tego nagrywać jeszcze raz. Więc macie podmiot plus, plus czasownik, plus właśnie przeczenie i plus resztę zdania. Więc pamiętajcie o tym, że przed resztą zdania musi się pojawić przeczenie. I to przeczenie będzie przed przymiotnikiem, przysłówkiem albo grupą wyrazów. Właśnie nasze przeczenie NYŚT. Nasze przeczenie NYŚT. Dobra, to zobaczmy przykład. I teraz na przykładzie będziecie widzieć. Er gejt INS KINO. Czyli znowu mamy, to się znowu powtarzają, słuchajcie, te same zdania co wcześniej. On idzie do kina. Nasza reszta zdania to jest INS KINO. Nasza grupa wyrazów. Więc dajemy przeczenie er gejt NYŚT INS KINO. On nie idzie do kina. Później mamy "dicace ist klein. Czyli znowu kot jest mały. I znowu zobaczcie, mamy jaki mały przymiotnik, czyli ląduje nasze przeczenie przepraszam, przed tym przymiotnikiem. Czyli mamy "dicace ist nicht klein. Kot nie jest mały. Czyli jeszcze raz powtarzam, przeczenie słuchajcie przed nicht, przeczenie nicht przed przymiotnikiem. Przed przysłówkiem oraz przed grupą, właśnie, wyrazów. Dobra, idziemy dalej. To teraz sobie poćwiczymy. Poćwiczymy sobie na kilku zdaniach. Wy możecie sobie gdzieś tam zatrzymać, na przykład teraz, możecie sobie zrobić stop, przepisać to zdanie do zeszytu, i możecie spróbować ułożyć pytanie ogólne, szczegółowe i przeczenie. I zobaczymy, czy uda Wam się? A jak nie, to ja będę w trakcie omawiała, więc możecie sobie sami skorygować, co jest nie tak. Więc mamy zdanie: Meine oma gate am Montag ins kino. Moja babcia idzie w poniedziałek do kina. No i znowu, szukamy czasownika. Git idzie. Podkreślacie go sobie. Patrzycie, jaki jest podmiot. O, Meine oma, czyli składa się z dwóch wyrazów. I zobaczcie, mamy dwie reszty zdania. Mamy am Montag, czyli w poniedziałek, i mamy in kino, czyli do kina. Nasze dwie reszty zdania są grupą wyrazów. I to jest też ważne spostrzeżenie. No i lecimy. Pytanie ogólne. Pytanie ogólne, jak wiecie, tworzymy przez inwersję. Czyli czasownik ląduje przed nasz podmiot. A jak już zauważyliśmy, słuchajcie, podmiot ma dwa wyrazy. Meine oma. Więc co powstanie? Gage meine oma a montag ins kino. Czy moja babcia idzie w poniedziałek do kina? Oczywiście możemy spytać drugą osobę, czyli tu jak napisaliście, Gage deine oma, czyli czy Twoja babcia idzie, też jest jak najbardziej dobrze. Czyli czasownik wylądował na pierwsze miejsce, w ogóle na początek zdania. No dobra, idziemy dalej. Pytania szczegółowe. Pytania szczegółowe. Przyjrzyjmy się. Wróćmy do podstawowego zdania. Zobaczmy, o co możemy spytać. Mamy dwuwyrazowy podmiot. Majne oma, czyli kto. Mamy resztę zdania am Montag, czyli kiedy. Mamy resztę zdania in Kino, Czyli dokąd, gdzie. I teraz szukacie sobie słówek w głowie, albo jak nie wiecie, to przeszukujecie zeszyt, jak te słówka pytające brzmią. I teraz, w zależności do którego, do której grupy wyrazów, czy do którego wyrazu ułożycie pytanie, do której części zdania ułożycie pytanie, taki, takie będzie słówko pytające, i tą część zdania musicie po prostu usunąć. Czyli pierwsze mamy kto. Usuwamy moja babcia i zostaje nam: wer, geht am Montag ins kino. Kto idzie w poniedziałek do kina? Usunęliśmy majne oma i wstawiliśmy wer. Reszta została bez zmian. Teraz chcemy spytać o kiedy, tak? Czyli musimy usunąć am montag, czyli w poniedziałek, bo o to pytamy. Słówko pytające na początek: van. Odmieniony czasownik na drugim miejscu zostaje bez zmian, czyli gate. Tu teraz musi być przyteolony podmiot, który normalnie był na pierwszym miejscu, czyli Maine Oma lub Dajne Oma. No i zostaje nam druga reszta zdania, Inskino. I tu powinien być znak zapytania, oczywiście. Van Gage, Meine Oma, ins kino. Kiedy moja babcia idzie do kina? Znak zapytania powinien być. Z pośpiechu pewnie zrobiła mi się kropka. Ale ma być tu znak zapytania. No i ostatnie, możemy spytać teraz o dokąd, gdzie idzie, czyli o to inskino. Musimy użyć słówka pytającego gdzie, ale do ruchu, czyli dokąd. Wohin. Wohin. I wówczas, zobaczcie, powstaje nam słówko pytające na początku, wohin, czasownik na drugim miejscu bez zmian, wohin gage dajemy przytulony podmiot, mine oma, lub jeśli zmieniliście mine na dajne, to jest ok, i zostaje nam reszta zdania am Montag, bo inskino musimy usunąć, bo o to inskino pytamy, czyli wohin geht meine oma am Montag? dokąd idzie moja babcia w poniedziałek? Tak wygląda to tworzenie tych trzech pytań szczegółowych do tego jednego zdania. No to teraz słuchajcie, przeczenie. Znowu, żeby zrobić to przeczenie, fajnie jest, żebyśmy wrócili do tego podstawowego zdania. I teraz, co mówiłam, że przeczenie występuje przed resztami zdania. Czyli ja patrzymy, znowu przypominamy sobie, jakie mieliśmy reszty zdania. Mamy Ammonczak, czyli grupę wyrazów w poniedziałek, albo ins kino, czyli do kina, czyli znowu grupa wyrazów. I teraz możemy utworzyć w takim razie dwa przeczenia. Pierwsze, meine Oma geht nicht am Montag ins Kino. Moja babcia nie idzie w poniedziałek do kina, bo ona idzie na przykład w niedzielę albo w piątek, tak? czyli am Freitag. I drugie, co możemy zrobić, to że moja meine Oma geht am Montag nicht ins Kino. Bo moja babcia nie idzie w poniedziałek do kina, tylko ona idzie na przykład do teatru, czyli ins teatro. Albo ona idzie in the disco, na dyskotekę. Czyli zaprzeczamy tą grupę wyrazową, w tym przypadku teraz inskino, a wcześniej zaprzeczaliśmy ammontak. Mam nadzieję, że udało Wam się to zrobić, a jeśli nie udało Wam się, to wróciliście i rozjaśniło Wam się to i poprawiliście błędy. Przypominam, jeżeli dalej jest coś niejasne, piszcie. No to teraz jeszcze przygotowałam zdanie. Der Hund läuft schnell. Pies biegnie szybko. Znowu mamy podmiot, który składa się z dwóch wyrazów, Da Hund. Mamy czasownik odmieniony läuft, czyli biegnie albo biega. No i słuchajcie, mamy przymiotnik, yy, przepraszam, przysłówek schnell, jak? Przysłówek schnell, jak szybko. No to idziemy i teraz, słuchajcie, teraz też możecie sobie zrobić klatkę stop i spróbować sami ułożyć teraz pytanie ogólne, szczegółowe i przeczenie. I za chwilę odpalić mnie i sprawdzić, czy to działa. Czy działa wasz tok myślenia, czy zrobiliście dobrze, a jeśli nie, to sobie po prostu poprawcie. Czyli pytanie ogólne, gdzie czasownik wędruje na początek. Läuft der Hund schnell? Biega pies szybko? Czy pies biega szybko? Czasownik wylądował na początku, później przytulony podmiot i reszta zdania bez zmian. Pytanie szczegółowe. Możemy spytać kto, czyli usuwamy wtedy podmiot, czyli wer läuft schnell, kto biegnie szybko? Albo możemy usunąć schnell, czyli szybko i spytać się, jak biegnie pies? Jak biega pies? Czyli wie läuft der Hund? I zobaczcie, w tym zdaniu reszty zdania nie ma, ponieważ resztą zdania było tylko słówko schnell, czyli szybko, a my o to spytaliśmy, więc nie możemy tego mieć w zdaniu. Musieliśmy usunąć. I mamy krótkie pytanie: Wie läuft der Hund? Jak biega pies? I przeczenie: Der Hund läuft nicht schnell. Pies biega nie szybko, czyli nie biega szybko, bo on biega bardzo powoli, tak? Więc pamiętajcie, nigdy przed czasownikiem, ale neść wyląduje jak najbardziej przed przysłówkiem. Kolejne zdanie z długim podmiotem. Meine Schwester und mein Bruder gehen oft auf den Spielplatz. Czyli moja siostra i mój brat... Chodzą często na plac zabaw. Przeanalizujmy to zdanie. Mamy czasownik gehen, chodzić. Zobaczcie, jaki mamy długi podmiot. Meine Schwester und mein Bruder. Pięć słów. Moja siostra i mój brat. To jest cały podmiot. Ile mamy reszt zdań? Przyjrzyjmy się. Mamy oft, czyli często, czyli jak, ale mamy auf den Spielplatz, czyli na plac zabaw, czyli mamy dokąd. W związku z tym znowu spróbujcie zatrzymać i spróbujcie sami ułożyć teraz cały standardzik, a później możecie znowu włączyć, porównać, ewentualnie poprawić albo zapisać, jakie macie do mnie pytania. Pytanie ogólne, znowu tak samo. Czasownik ląduje przed cały podmiot. Słuchajcie, czyli przed wszystkie pięć wyrazów, czyli będzie "Gien meine Schwester und mein Bruder oft auf den Spielplatz. Jeśli ktoś zrobił zamiast meine i mein, deine i dein, jest oczywiście to bardzo dobrze. Czyli "Gien meine Schwester und mein Bruder oft auf den Spielplatz. Czy chodzą moja siostra i mój brat często na plac zabaw? Czasownik w tej samej formie, w której był w zdaniu, wskakuje na pierwsze miejsce, na początek zdania, przed cały podmiot, czyli przed całe pięć wyrazów. Pytanie szczegółowe. O co tu możemy zapytać? To już mówiłam na początku, ale jeszcze wrócę i pokażę. Możemy zapytać kto, nie? Czyli, żeby ktoś nam powiedział, że to moja siostra i mój brat. Możemy zapytać jak. Czyli, że często. I możemy zapytać, dokąd, czyli auf den Spielplatz. Czyli zaprezentuję Wam te trzy pytania szczegółowe. Wer geht oft auf den Spielplatz? Kto idzie często na plac zabaw? Kto chodzi często na plac zabaw? I teraz zobaczcie, co się zmieniło. A widzicie, że coś się zmieniło? Czasownik nie ma już końcówki "-gen", tylko ma końcówkę "-geht". Słuchajcie, dlaczego... Ponieważ wer oznacza kto i wymaga od nas użycia czasownika w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Czyli on, ona, on, a wówczas w niemieckim czasownik dostaje końcówkę ty. Stąd też mamy geht. Kto idzie często na plac zabaw? I odpowiedź będzie: Moja siostra i mój brat idą często na plac zabaw, czy też chodzą często na plac zabaw. Następne, dokąd? Wohin gehen meine Schwester und mein Bruder oft? Czyli zobaczcie, słówko pytające na początku, dokąd? Później czasownik w tej formie, w której był w głównym zdaniu. I znowu mamy długi podmiot, moja siostra i mój brat. I reszta zdań na końcu zostaje bez zmian. Więc słuchajcie, to jest mega, naprawdę ważne. Abyście nie zapominali, że jaki jest podmiot, i żebyście nie zapominali usuwać tego, o co pytamy. I mamy jeszcze przeczenie. Meine Schwester und mein Bruder gehen nicht oft auf den Spielplatz. Bo oni nie chodzą często. Oni chodzą bardzo rzadko, raz tylko w tygodniu. Więc możemy zaprzeczyć przysłówek oft często. Ale możemy też zaprzeczyć, słuchajcie, plac zabaw. Czyli meine Schwester und mein Bruder gehen oft nicht auf den Spielplatz. Czyli chodzą często, ale nie na plac zabaw, bo na przykład oni chodzą auf den Sportplatz, czyli na boisko na przykład, tak? Więc to jest też ważne, że nie stawiamy przeczenia nicht przed czasownikiem, a przed tą grupą wyrazów, lub przed przymiotnikiem, albo przysłówkiem, który chcemy po prostu zaprzeczyć. I słuchajcie, mam nadzieję, że, yy, że gdzieś tam to Wam jeszcze bardziej zobrazowało i pokazało, jak to się tworzy. Mam nadzieję, że to nagranie jest w ogóle pomocne.